Otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Edwarda Rymiziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam serdecznie panów radnych. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt siódmy, sprawy różne i wolne wnioski. I jako ostatni punkt, zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy więc do punktu czwartego, przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za w sprawie protokołu z ostatniej sesji głosowało za 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt piąty, informacja wójta gmina z działalności, informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta o zabranie głosu i informację. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ostatnia sesja była nie tak dawno, w związku z tym zbyt dużo się nie wydarzyło. Niemniej były to bardzo istotne rozstrzygnięcia, ponieważ zakończyło się postępowanie przetargowe na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Cieplicach Dolnych na Dzienny Dom Pomocy. W wyniku tego przetargu została wybrana oferta firmy Zawpol, która realizowała też pierwszy etap prac budowlanych na tym obiekcie. Łączna kwota brutto tej umowy to 1 250 000 z setkami złotych, dokładnej kwoty nie pamiętam. I te środki, które zostały do tej pory zabezpieczone w budżecie na realizację tej umowy, wystarczą. Został też ogłoszony, i bo tutaj procedura jest krótsza, przetarg na nadzór nad realizacją tego zadania, ponieważ no, tutaj już nie możemy we własnym zakresie tych robót nadzorować. I zostały złożone dwie oferty, które no bardzo, bardzo mocno się od siebie różniły. Jedna na kwotę 6 tysięcy, a druga na ponad 20 tysięcy. No, tutaj kryterium, po kryterium dopuszczającym, no, w zasadzie komisja światowa no, nie miała możliwości
jakiegoś tam wyboru, czyli została ta wybrana oferta tańsza. Został złożony również wniosek przygotowany przez pana sekretarza na organizację działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID-19 i otrzymaliśmy 10 tysięcy złotych. No i w związku z tym no, musi się odbyć ta dzisiejsza sesja, ponieważ te działania promocyjne zostały zaplanowane w czasie dożynek, które będą 28. W związku z tym musieliśmy wprowadzić do budżetu, ale przy okazji, jak gdyby pani skarbnik również przygotowała zmiany w budżecie na, powiedzmy, takie pilne zadania, na które zabrakłoby nam środków. To wszystko, jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, które działy się w tym okresie między sesjami. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do informacji pana wójta? Nie widzę żadnych pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Tak jak już przed chwilą wspomniałem, do budżetu wprowadzamy kwotę 10 tysięcy złotych w dochodach bieżących. Zresztą te środki już otrzymaliśmy. I jest to jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19. W ramach tego jest przygotowywana taka gazetka, która została przygotowana przez Nowiny. Będziemy mieć tej gazetki 1000 sztuk, także no, wystarczy dla każdego gospodarstwa. Są tam informacje na takie fachowe i oprócz tego apel wójta jest zachęcający do... I są jakieś zdjęcia. Dobrze. Ale najistotniejsze są te sprawy związane z promocją szczepień. Przy czym chcę od razu powiedzieć, że no na czasie dożynek szczepień nie będzie, tylko promocja tych szczepień. No w tej chwili jedna trzecia mieszkańców gminy, prawie jedna trzecia mieszkańców gminy już się zaszczepiła. Także no jesteśmy tak w środku peletonu, mówiąc po sportowaniu. Natomiast w paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 27 tysięcy złotych. I z tego w wydatkach, cała kwota jest zwiększana w wydatkach bieżących. Jest to zakup i są one przeznaczone na zakup usług pozostałych, obsługa kotłowni w budynku Urzędu Gminy 17 tysięcy złotych i podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców podających się szczepieniom przeciw COVID-19 10 tysięcy złotych. I żeby te wydatki zbilansować bez wpływu na końcowy wynik budżetu, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 17 tysięcy z wydatków majątkowych, które były przeznaczone na przebudowę schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianą drzwi wyjściowych oraz wykonaniem oświetlenia elewacji budynku urzędu gminy o właśnie 17 tysięcy złotych. Także to tyle, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Jeszcze przeczytam numer uchwały. Uchwała numer 4/36/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Stwierdzam więc, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa radnych ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum rady, proszę bardzo. Ja bym chciał pytać, bo straszkę się pytała, czy jest nie to zaraz wnioski jakieś osoby na nasz samolot czasu. Czy tam rozmawiamy, czy się pytamy. Są ktoś nie wolny samolot, czy mówi, czy tam nie ma wywalania, czy nie jest. Nie? Na rent. Tak. Tak jest. Ale no, to ja się teraz to zapytam. Tak. Ja bym miał jeszcze, panie. Proszę bardzo. Nie chodzi o światło uliczne przy tej drodze wojewódzkiej, bo dostałem taką informację, że za późno się włącza, bo 21 się włącza, 22 się wyłącza, nie wiem, co jest powodem tego, czy nie było przedłużone. Może trzeba to przestawić. Sprawdzimy, bo oświetlenie uliczne, ono na pewno nie jest tak, że się włącza dokładnie o 21, bo te oświetlenia uliczne są sterowane z zegarami, które codziennie włączają go o innej porze. Może być takie wrażenie w tej chwili, kiedy są bardzo pochmurne dni, że włącza się za późno, ale to może być tylko takie wrażenie, ale może też być tak, że się coś tam uszkodziło. One generalnie ma się, generalnie to oświetlenie ma się włączać 40 minut po zachodzie słońca. I to jest tak, że w dni takie słoneczne to jest wystarczające. Natomiast w dni pochmurne, no to wiadomo, przed zachodem słońca już się lekko ściemnia. Ale sprawdzimy to. Jeżeli o 21 to na pewno za późno. Wymienić automaty. Po prostu na zmierzchowe i wtedy automatycznie. Nie, wie pan, te zmierzchowe nie działają tak dobrze jak te aparaty godzinowe, dlatego że po prostu tam przy dobrej mgle już się włącza oświetlenie. Ostatnio była burza w Warszawie i te właśnie aparaty były o 12 w obiad i wszystkie światła w jednej dzielnicy zaszły. Ciemno się zrobiło, wszystkie światła się zrobiło. Panie Wójcie, potrzebne jest koniecznie zasadniczo dwie lampy, chociaż tam koło pokrywki, koło domu weselnego, bo już mi tam mówili, że no trzy firmy i żadnej lampy i tutaj koło Norka po prostu też jest dwie firmy i żadnej lampy. Tam, no właśnie. Bo może by się znalazł jakieś pieniądze właśnie na ten właśnie solarne ładowanie i dwie lampy może by jakoś tam no, w tych ciemnościach umieścić, nie? Właśnie, że się niebezpieczeństwa dzieją. No, może niebezpieczeństwo nie, ale po prostu no tak. Strzelaniny, nie strzelaniny, jak w lecikim zachodzie. U Kuzia nowy samochód przypadł mi tam, czy z jakiejś dłoni. Gmina nic nie trzeba, ale oficjalnie jakby policja to już... Nie było to oficjalnie, to policja nie ma na to. Ale jeszcze nie ma u Kuzia tych tam. U dyrektora szkoły dwa razy. Bo strzelali raz, pojechali, później wrócili drugi raz. U pani Kuc, u Szczura, u Kuzia samochód. U Kuzia, że mówili, że złapał i że już wiedzą, kto, że już po prostu
Proszę bardzo. Panie wójcie, bo już za tydzień się rozpoczyna rok szkolny, a odnośnie tego dożywienia, ludzie pytają, ja nie wiem co odpowiadać, czy kto będzie gotował posiłki, dowóz, czy to będzie, żeby coś... Więc tak, jeżeli chodzi o dowóz, to on będzie tak jak był do tej pory, natomiast jeżeli chodzi o posiłki, to przetarg będzie złożenie ofert jest w piątek. Także na chwilę obecną jeszcze ja też nie mam. Dziękuję, już ruszyło. Nasze dożywienie to jest przetarg. I już spółdzielnia złoży ofertę. Natomiast czy wygra, to też nie wiadomo. A nie tak jak na każdym czy jest więcej ofert? Złożenie ofert będzie w piątek. I w Majdanie jest nowy dyrektor szkoły. Jeszcze jest stary, od 1 września będzie nowy. Bo to jest cisza, też ludzie do mnie coś wie, pytają. Nie chcą dzieci puszczać, jak nie będą wiedzieli. Kto chce, to wie, bo nawet z Cieplic uczniowie przeszli do Majdanu. Bez jakiegoś istotnego znaczenia, ale kto chce, to wie. No zainteresowani tak, ale przecież wyniki były ogłaszane, także to tak troszeczkę jak słynne, nie wiemy, że są do żywi. No radni już wiedzą, bo mają zaproszenie, ale do tej pory mogli nie wiedzieć. Mówiliśmy na ten temat. Wszyscy nie dostaną zaproszenia. Ale są zaproszeni, niech się czują zaproszeni. Czy jeszcze jakieś sprawy ktoś ma? Wszyscy zadowoleni, kończymy. Chciałem w imieniu organizatorów zaprosić Państwa i Pańskie rodziny, jak również mieszkańców na dożynki gminne, które odbędą się 28 sierpnia w Majdanie Sieniawskim. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, panu sekretarzowi, jak również pani skarbnik. Dziękuję bardzo panom radnym. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.